Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadał o Gonzalo Feio, czyli o szkoleniowcu Legii. W ostatnim czasie ten szkoleniowiec nie tylko osiągnął pewnego rodzaju sukces, no bo Legia pod jego wodzą wyeliminowała Brøndby. Wojskowi prowadzą w lidze, są liderami, Legia wzmocniona 8 zawodnikami, na razie potrafi łączyć grę w Europie i w Ekstraklasie. Co prawda bolą stracone punkty z Puszczą, ale na razie Legia realizuje cele i będzie walczyła z Dritą o awans do tych rozgrywek grupowych. A Feio już dał o sobie znać w ten negatywny sposób, no bo pamiętamy, gdy z Brøndby Legia wygrała, w tym momencie no trochę Portugalczyk odpalił się, no bo w pewnym momencie w stylu Kozakiewicza pokazał brzydkie gesty wobec kibiców Brøndby, co moim zdaniem w tym momencie było nieładne. No bo pamiętajmy, że jednak szkoleniowiec, trener, który zarządza grupą zawodników, powinien być pewnego rodzaju wzorem. To niedobrze świadczy o szkoleniowcu, gdy w ten sposób się zachowuje. Pamiętamy, gdy na Igrzyskach Olimpijskich Kozakiewicz był wygwizdywany przez kibiców i w pewnym momencie, gdy oddał ten niesamowity skok, w pewien sposób u niego te emocje puściły i pokazał ten brzydki gest. Był w pewien sposób usprawiedliwiony. A tutaj jednak moim zdaniem Gonzalo Feio przesadził, bo to są inne czasy. I tak jak mówię, trener powinien jednak zachować spokój. Wojskowi wygrali, awansowali do kolejnej rundy, a w tym momencie Portugalczyk już jest porównywany do Sapinto. Pamiętacie tego portugalskiego trenera, który był furiatem, który w pewnym momencie odstawił malarza i Wojskowi za czasów tamtego szalonego Portugalczyka. No jednak do pewnego momentu osiągali dobre wyniki, ale potem atmosfera była tak popsuta, zawodnicy byli odstawiani od zespołu. Sapinto, ten szaleniec, tak go nazwijmy, pokłócił się z całym zespołem. Już powoli pojawiają się takie doniesienia, że Gonzalo Feio z niektórymi członkami sztabu szkoleniowego kłóci się, ale ostatnio Artur Jędrzejczyk, czyli kapitan wojskowych, stanął murem za szkoleniowcem. Z drugiej strony właśnie Feio jest krytykowany przez byłą legendarną legendę tego klubu, czyli przez Komorowskiego. Pamiętacie tego zawodnika, który grał w Wytereku Groznym? Ten piłkarz debiutował za czasów Leo Benhakera. Pamiętamy, jak w cudowny sposób zarządzał tą defensywą Legii, która nas zachwycała w Europie wtedy, co drużyna Skorży wygrywała z Spartakiem, a Komorowski rządził w defensywie, a Rybus z Borusikiem Winnych na innych pozycjach, a Luboja był tym artystą. No i właśnie ten legendarny piłkarz Legii skrytykował zachowanie Feio, także Zbigniew Boniek stwierdził, że Portugalczyk powinien inaczej się zachowywać. Tomasz Hajto stwierdził, że Feio powinien dostać karę od PZPN, bo jednak to nie jest ładne zachowanie Portugalczyka, ale pamiętajmy o tym, że na razie są wyniki. Wojskowi wygrywają. Feio, o czym wiedzieliśmy od samego początku, słynął z takich różnych zachowań. Pamiętamy, jak w Motorze rozdzielił właściciela tacką. Moi drodzy, no jednak tak trener nie powinien się zachowywać, ale jeżeli chodzi o te wyniki na boisku, go bronią. Na razie jest to ekspresyjny taki szkoleniowiec, który chce za wszelką cenę wygrywać, zwyciężać. Najważniejsze jest to, że po czasie
przeprosił za swoje zachowanie, choć na początku jednak miał odmienne zdanie, no to brawa dla Portugalczyka, że jednak w pewnym momencie jakby otrzeźwiał, przemyślał, bo futbol, piłka nożna to są emocje. Nieraz po takim spotkaniu, które jest naładowane taką dużą ilością emocji, w pewnym momencie niektórzy trenerzy są furiatami, są zirytowani, zdenerwowani. To był taki moment, kiedy ważyło się, czy Legia Warszawa awansuje do kolejnej rundy, czy Wojskowi zarobią kolejne pieniądze. Wiadomo, gdyby Legia odpadła, no to Fejo byłby krytykowany. W tym momencie można powiedzieć, że złe emocje z tego trenera, cały stres puścił i w tym momencie z takiego punktu psychologicznego Fejo jednak nie wytrzymał, nie zdał tego testu w tamtym momencie, bo jakby chciał odreagować, ruszył i moim zdaniem no to popełnił błąd, że tak się zachował, ale przecież ten szkoleniowiec tak wielkiego klubu trenerem jest dopiero po raz pierwszy, w związku z tym uczy się. Na pewno, pewnie w przyszłości, gdy będzie rozważany przez jakiś lepszy klub zagraniczny, może to działać na jego minus. No ale jak wiemy, w tym świecie agentów, Portugalczycy mają dobrych agentów, Sapinto bez problemów znajdował kolejne kluby, mimo tego, że był furiatem. Ja mam tylko nadzieję, że Fejo jednak nie pójdzie tą drogą szalonego Sapinto i jego kadencja będzie okraszona mistrzowskim tytułem i awansem do kolejnej rundy. Na to właśnie liczę i ten błąd, który popełnił w tym momencie, nie zaowocuje pójście drogą Sapinto. Od razu w mediach pojawiły się informacje, czy Sapinto może nie zostanie zwolniony. Wydaje mi się, że pewnie ten trener był u prezesa Mioduskiego. Pewnie prezes Mioduski, właściciel Legii, porozmawiał z tym szkoleniowcem. No bo pamiętajmy, że w pewien sposób Legia Warszawa w UEFA jest tak nacenzurowana z uwagi na różnego rodzaju oprawy, zachowania kibiców. No i gdy trener Wojskowych zachowuje się w ten sposób, no to wiadomo, że UEFA tego szkoleniowca ukarze. Podsumowując tak, zachowanie Fejo po tym spotkaniu było brzydkie. Tak szkoleniowiec nie powinien się zachowywać, no bo pamiętamy o tym, że trener zespołu z ekstraklasy jest pewnego rodzaju wzorem. Przecież na zachowanie takiego szkoleniowca patrzą przyszli piłkarze. Pamiętajmy, że trener nie może być takim furiatem. Najlepiej byłoby, gdyby szkoleniowiec na boisku zachowywał się ekspresyjnie, ale nie powinien jednak pokazywać takie obsceniczne gesty, bez względu na to, jak byłby obrażany. Powinien zachować spokój. Wiadomo, łatwiej się to mówi, no bo w czasie spotkania buzują u trenera, u piłkarzy emocje. Ale pamiętamy, Zidane dał się sprowokować, kiedy Materazzi go obrażał. Nie wytrzymał tej presji, uderzył z byka, dostał karę. Pamiętamy, David Beckham również nie wytrzymał ciśnienia, kiedy Tomasz Iwan prowadził taki trash talking, kiedy właśnie ten legendarny piłkarz PSV Eindhoven no, obrażał popularnego Becksa, no i wtedy legendarny piłkarz Manchester United splunął na Iwana, dostał czerwoną kartkę, drogo za to zapłacił. Pamiętajmy, że piłka nożna, futbol, ogólnie te sporty zespołowe, to nie tylko to, co się dzieje na boisku, ale to także elementy takiego wybijania z rytmu. Pewnego rodzaju taka brudna gra. Niektórzy piłkarze to stosują. Pamiętamy, jak Josué w pewnym momencie był wybijany z rytmu, prowokowany, no bo wszyscy piłkarze polskiej ekstraklasy wiedzieli, że tego Portugalczyka można sprowokować i on podchodzi zbyt bardzo emocjonalnie i może dostać czerwoną kartkę.
Łotwie i tak się zdarzało. Pamiętamy, jak Wadis również był prowokowany przez Góralskiego i również wyleciał za czerwoną kartkę. No to jest na porządku dziennym, że jednak tak się prowokuje. Jak widzicie, Portugalczycy, Josué, Sapinto, to z jednej strony jest to taki naród, gdzie szkoli się fenomenalnych trenerów, piłkarze są artystami, grają pięknie, ale pamiętamy o tym, że jednak południowcy mają taki temperament dosyć wysoki i łatwo takich piłkarzy sprowokować. Podchodzą do tego emocjonalnie. Pamiętacie, jak na Cristiano Ronaldo gwizdano? On zwykle wtedy gorzej grał. No jednak ci piłkarze czasem nie potrafią wytrzymać ciśnienia. Tak jak Fejo, jest to trener pracowity, niesamowity choleryk, który słynie z tego, że no po kilka godzin poświęca na to, aby rozszyfrowywać zespoły przeciwne. Już za czasów Czerczesowa również tak pracował. Pamiętam, jak tutaj niektórzy u mnie na kanale, no u tego trenera dostrzegali, że dla nich Fejo równa się Sapinto. Po tej sytuacji, która miała miejsce w spotkaniu z Brentby, można powiedzieć, że właśnie szkoleniowiec Legii Warszawa zmierza w kierunku Sapinto. Na razie są dobre wyniki, zwycięstwa. Mam nadzieję, że jednak w najbliższym czasie ten szkoleniowiec będzie wyciągał wnioski. Popełnił błąd, zachował się źle. No, został skrytykowany przez legendarnych piłkarzy wojskowych, czyli Kowalczyka, Komorowskiego, tacy piłkarze jak Zbigniew Boniek czy Tomasz Hajto, wybitni reprezentanci Polski, również go skrytykowali, ale na przykład Roman Kosecki, czyli legendarny skrzydłowy reprezentacji Polski, gwiazda Atletico Madryt, piłkarz, który grał w lidze tureckiej w barwach Galatasaray Stambuł czy Chicago Fire, słynął także z takiego charakteru, że nie dawał sobie w kaszę dmuchać i pochwalił Fejo, że jednak nie może być tak, że czy piłkarze, czy nawet trenerzy dają sobie w kaszę dmuchać. Jak widzicie, Romanowi Koseckiemu podobało się takie zachowanie, więc są różne punkty widzenia. Ja jestem ciekaw, po której stronie jesteście. Ja też uważam, że nie powinno dawać sobie w kaszę dmuchać, że trzeba reagować, ale jednak trener no, nie powinien tak się zachowywać. Jeszcze takie zachowanie jest akceptowalne na boisku, czy nawet takich amatorskiej lidze, no bo wiadomo, nieraz grając w taki uliczny basket, czy nawet w uliczny futbol, no to tam nieraz są, każdy z nas, gdy gra w piłkę, futbol, nawet tenisa, to te spotkania, mecze, pojedynki traktuje się, jakby się grało o mistrzostwo świata. To charakteryzuje ludzi, którzy pragną zwyciężać. Nikt nie lubi przegrywać. I tak samo jest z Gonzalo Fejo. Ten szkoleniowiec chce wygrywać za wszelką cenę. Jest pracocholikiem. Poświęca wiele czasu, żeby drużyna zwyciężała. Czasem na boisku są takie sytuacje, że zespół może przegrać, że jakby szkoleniowiec przeciwnej drużyny może nas wyprowadzić z równowagi. Czy również na boisku mogą się dziać takie rzeczy, że trener poprzez błąd arbitra może potem stracić pracę i w pewnym momencie po spotkaniu te emocje puszczają. Fejo popełnił błąd, że tego wszystkiego nie zdusił. Powinien działać metodą 5 sekund. Raz, dwa, trzy policzyć, głęboki oddech wziąć i uspokoić się, iść do szatni, może tam coś kopnąć, a tutaj jednak
działał pod wpływem emocji, zabrakło takiego spokoju i rozumu, w pewien sposób zadziała taka furia, agresja, a jak wiadomo, w takiej sytuacji trzeba spokój zachować. Jestem ciekaw, co wy ogólnie sądzicie o zachowaniu Portugalczyka. Czy Feio to Sapinto, czy już ten szkoleniowiec zaczął podążać drogą tego legendarnego Portugalczyka, który w tamtej Legii wszystkich skłócił i u każdego dziennikarza, członka sztabu Legii Piłkarza szukał jakiegoś konfliktu. Stworzył taką drużynę, gdzie wszyscy przeciwko mnie, szukał u każdego jakiejś czegoś negatywnego, oby właśnie Fejo nie podążał tą drogą. Czekam na wasze komentarze. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w najbliższym czasie pewnie będą się pojawiać live'y po spotkaniach polskich zespołów w europejskich pucharach. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Jeśli podobał się wam mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Także pamiętajcie o tym, aby udostępniać moje odcinki. Będę za to niezmiernie wdzięczny. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!